Dobry wieczór Państwu. Marzena Słupkowska. Poprawę pogody przyniósł wyż, którego ośrodek znajdzie się niebawem nad południową Białorusią. Jest on na tyle silny, że zapewnia słoneczną pogodę nie tylko w Polsce, ale niemal w całej Europie. W nocy pogodnie i sucho, tylko na północnym wschodzie pojawi się trochę niegroźnych chmur, ale padać z nich nie będzie. Najchłodniej wzdłuż granicy wschodniej i południowej do minus 2 stopni w Krakowie. Poza tym niewiele powyżej zera. Jutro dużo słońca i jeszcze cieplej. Na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku spodziewamy się 20 stopni. Poza tym od 14 do 18. Na zachodzie i nad morzem silniejszy wiatr. Ciśnienie będzie spadać. We wtorek nadal słonecznie, a na północy będzie przemieszczał się mało aktywny front, który jedynie na wybrzeżu przyniesie większe zachmurzenie. I od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 21 na południowym zachodzie. W środę lazurowe niebo i od 16 stopni w Suwałkach do 20 we Wrocławiu. Wielki czwartek. Od Mazowsza po Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie jeszcze sporo słońca i 19-20 stopni. Poza tym trochę zmian. Od zachodu wejdzie front chłodny, który przyniesie przelotne opady, gdzieniegdzie burze, a temperatura nie przekroczy 13-15 stopni. Wielki piątek. Nad ranem na północnym wschodzie możliwe przymrozki. W dzień pogodnie, maksymalnie 14 stopni. Wielką sobotę bez opadów i do 18 stopni. W święta chłodniej i trochę popada, ale z pewnością za mało dla potrzeb spragnionej wody ziemi. Do zobaczenia.